Cześć, siema. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejne mega przydatne i świetne narzędzie, które pomaga w POE dwójce, w POE jedynce zresztą też, czyli POE Overlay. Jest to taka jakby nakładka, która jest łączona z Overwolfem. No, jeśli nie chcecie mieć tej aplikacji, są inne podobne nakładki jak POE 2 Trade, mają trochę mniej możliwości, ale przynajmniej nie wymagają Overwolfa. Ja Wam pokażę POE Overlay. Według mnie to jest mega świetne i przydatne narzędzie. Pomaga przede wszystkim nam w handlu oraz też w sprawdzaniu nawet choćby itemów, jaką mają wartość przedmioty, które wydropiliśmy i tak dalej. Możecie sobie to wszystko sprawdzić, porównać z marketem, wyfiltrować. Pomaga nam w handlu. Jak tutaj widzicie, nawet mamy takie małe menu, pojawia nam się na oknie gry. Jeśli ktoś do nas napisze z zapytaniem o handel, albo my do kogoś napiszemy zapytanie o handel, to mamy tu możliwość zaprosić go od razu do party, rozpocząć handel z nim, napisać do niego jakąś tam prywatną wiadomość, czy zatwierdzić, podziękować mu za udany handel. Czy tam odrzucić, odpisać taką jakby szybką wiadomość, że przedmiot na przykład już się sprzedał. Mega to ułatwia i poprawia tak jakby jakość życia w trakcie gry. Ułatwia nam po prostu życie oraz wiele, wiele innych. To wszystko możemy sobie jakby skonfigurować tak naprawdę pod siebie. Co nam to jeszcze daje? Na przykład w sytuacji, kiedy ktoś napisze do nas, że chciałby kupić jakiś przedmiot, no to normalnie musimy tych przedmiotów gdzieś tam wyszukiwać w naszym staszu. Jeśli mamy tego dużo, no to wiadomo, nie będzie to takie proste, bo im więcej przedmiotów będziemy tutaj mieć, tym jakby będzie nam trudniej to znajdować. Natomiast jeśli mamy tą nakładkę, ktoś napisze do nas, że chce kupić przedmiot, zaprosimy go do party. W tym momencie, jak wejdziemy do stasza, to ten przedmiot, który tutaj mamy w staszu i ta osoba chce kupić, będzie zaznaczony taką fioletową, różową ramką, żeby łatwiej nam go było odnaleźć, co mega ułatwia. Przyspiesza szukanie, no jest po prostu wam łatwiej, jest to mega wygodne. To jest taka jedna z bardzo fajnych rzeczy. Druga to, tak jak wspomniałem, pojawi wam się ta ramka na górze ekranu. Oczywiście ją sobie możemy skonfigurować, zarówno to, w jakim ma być miejscu, jak ma być przezroczyste, oraz te ikonki, które się tutaj pojawiają, oraz to, co nam robią, te teksty, które ewentualnie się wysyłają. To wszystko sobie możemy skonfigurować dowolnie pod siebie. Natomiast co oprócz tego, jeśli klikniecie sobie, najedziecie myszką na jakiś przedmiot, klikniecie sobie Alt-E, to pojawi wam się taka oto tabelka. Jak widzicie teraz na ekranie, no i tutaj sobie możecie wyszukać podobny przedmiot na markecie, żeby sprawdzić po prostu, jaka jest jego wartość. Możecie sobie tak naprawdę też tutaj zmienić te modyfikatory, na przykład, żeby szukało od troszeczkę słabszych lub od troszeczkę mocniejszych, lub po prostu tutaj możecie ustawić sobie, że ma szukać od 90% jakby tych modyfikatorów, które tutaj zaznaczycie, i pod spodem pojawią wam się oferty, które na markecie w tym momencie są wystawione podobnego przedmiotu. Oczywiście, w zależności od tego, co sobie zaznaczycie, to takie przedmioty jakby będzie wam brało pod uwagę takie właściwości. To wszystko tutaj sobie możecie wybrać. No, jest to przede wszystkim przydatne, kiedy nie wiecie, ile jakiś tam przedmiot, który wam wypadł, jest warty, a chcecie go wystawić na sprzedaż i jakoś tam oszacować jego wartość. Oprócz tego, jeśli klikniecie sobie Alt-M, to pojawi wam się takie menu. Co ono daje? Tutaj możecie sobie tworzyć katalogi z zakładkami do waszych wyszukiwań handlu. Możecie sobie tworzyć nowe wyszukiwania. Jeśli sobie wejdziecie, oj nie to, jeśli sobie otworzycie tutaj właściwości wyszukiwania, no to wtedy widzicie wszystko, jakby wszystkie atrybuty i tak dalej, wszystkie filtry. Tak samo praktycznie jak jest na POE 2 Trade, na tej stronce z ogłoszeniami handlu oficjalnej, to tutaj macie te wszystkie filtry, które i możecie sobie ich używać.
Załóżmy, że ja sobie zresetuję teraz mój filtr i wybiorę sobie, nie wiem, jakiś przedmiot, powiedzmy, we. A nie, tu jest po nazwie akurat. We do. Widow Hail. O, dobra, jest Widow Hail Bow. Jak widzicie, wyszukały mi się wszystkie Widow Haile, które są w tej chwili wystawione na markecie. Oczywiście tutaj możecie sobie sortować na przykład po sile, znaczy no, po tym bonusie, który dany przedmiot ma. Możecie sobie tutaj dodać na przykład jakieś tam filtry, żeby nie wyświetlało wam przedmiotów na przykład droższych niż 5 egzaltów. I teraz wyszuka wam jakby, i jak go zfiltrujecie, to macie za maksymalnie 5 egzaltów. Oczywiście no, te wszystkie filtry, które tutaj są, możecie sobie tutaj poustawiać dowolnie. I w momencie, kiedy sobie wszystko poustawiacie i na przykład chcecie obserwować market, w jakiej cenie dany przedmiot się mniej więcej tam waha na markecie, to możecie sobie dodać do ulubionych taki przedmiot. No jak widzicie, stworzyła mi się zakładka, ja tą zakładkę sobie mogę zmienić nazwę, mogę sobie zmienić jej kolorek i tak dalej, więc po prostu to wam ułatwia, no bo tam na stronce jest to trochę upierdliwe, jak gdzieś tam wam się wyczyszczą filtry, albo chcecie sobie gdzieś zmienić filtrowanie, a nie tracić tego poprzedniego, no to tutaj sobie możecie po prostu pozapisywać te wasze filtry. Tak jak mówiłem, możecie sobie tutaj je pogrupować w katalogach. Tutaj tak samo widzicie, w katalogu mi się stworzyła też taka zakładka, więc to po prostu ułatwia jak najbardziej tutaj wam handel, szukanie ofert i tak dalej. Tutaj możecie sobie też ustawić wyszukiwanie na żywo, czyli jak już sobie zdefiniujecie filtry, które Was interesują i na przykład dacie jakąś cenę maksymalną, jeśli sobie to wystartujecie, no to po prostu będzie Wam cały czas na bieżąco sprawdzać, czy taki przedmiot za tą cenę pojawił się na markecie. Jeśli się pojawi, to dostaniecie powiadomienie i będziecie mogli się skontaktować ze sprzedającym. Także jest to, tych funkcji jest tutaj więcej. Jeśli sobie połączycie tak naprawdę konto tutaj z kontem Path of Exile, to będzie wam też zapisywać historię waszych handli. Będziecie mieć podsumowanie, ile egzaltów czy tam divine'ów wydaliście w ostatnim czasie, a ile zarobiliście, oraz wiele, wiele innych. Jak sobie przez te opcje przejdziecie, no to na pewno znajdziecie dużo, dużo dla siebie. Ja też teraz wszystkich na bieżąco jakby nie pamiętam, bo tego jest dużo. Też jest. Dało się tutaj jakoś, tylko teraz nie pamiętam jak otwierać takie. Możecie sobie ustawić takie koło szybkich, na przykład powiadomień, szybkich akcji, że jak sobie je odpalicie, to wam się pojawi i możecie sobie na przykład, nie wiem, na szybko do kogoś napisać. No tak jak widzicie, tutaj też macie na przykład na dany moment, jakie są ratingi na rynku, ceny divine'ów, egzaltów i tak dalej. Oraz no wiele, wiele więcej. Historię waszych transakcji też tutaj, jak widzicie, wam może przetrzymywać. Możecie sobie potem wyeksportować, żeby gdzieś tam sobie jakieś statystyki prowadzić. Natomiast tu akurat widać moją historię jeszcze z poprzedniej ligi, z ostatnich paru dni, jak coś tam sobie sprawdzałem. Tutaj możecie tak samo, macie wszystkie skróty, to i to wszystko, co wszystkie te ustawienia, wszystkie te akcje możecie sobie tak naprawdę dostosować pod siebie. Tutaj jest o Alt Shift Q. Alt Shift Q. Faktycznie takie koło, jak zobaczycie, tutaj mi się pojawia. No i oczywiście akcje, które się wydarzą po kliknięciu tego. Po prostu możecie sobie oczywiście zdefiniować wszystko pod siebie tutaj w ustawieniach. Jak sobie to rozwiniecie, no to tutaj macie ustawienia tych poszczególnych kafelków. Tu widzę, że tu jak widzicie, możecie sobie zrobić dodatkowe Shift Spacja, Alt Shift F i tak dalej, gdzieś tam sobie to dostosować pod siebie. Tych opcji jest tutaj bardzo dużo. Jest to też w języku polskim, więc jak sobie tutaj przez te ustawienia przejdziecie, to się dowie, to na pewno znajdziecie coś
dla siebie, no i po prostu będziecie mogli to lepiej dla siebie dostosować. Także ja polecam Wam zainstalować sobie tą nakładkę. Tak jak wspomniałem, wchodzicie sobie na poeoverlay.com i ściągacie sobie instalkę dla Poe 2. Przy tym zainstalowałem się też Overwolf, no ale no to jest jakby cena za korzystanie z tej nakładki. No ale tak czy siak, ja uważam, że jak najbardziej warto jest to sobie zainstalować, no bo mówię, nawet jeśli nie na początku, no bo wiadomo, na początku tego handlu może jakoś dużo nie będzie, to potem z czasem tych itemów będziecie kupować i sprzedawać prawdopodobnie coraz więcej, więc naprawdę ułatwi Wam to handel. Już pomijając to, że ułatwi Wam wycenę przedmiotów, które gdzieś tam wydropicie, no to choćby to, że jeśli będziecie chcieli komuś sprzedać przedmiot, no to podświetli Wam ten przedmiot w staszu i będzie Wam go po prostu łatwiej znaleźć, no to już jest mega, mega pomocne, uwierzcie mi, bo jak ja na początku odpaliłem sobie Poe bez tego, znaczy na początku po formacie Windowsa odpaliłem sobie Poe bez tej nakładki i ktoś chciał coś ode mnie kupić i musiałem znaleźć w moim staszu, wkład staszu jakiś amulet, to myślałem, że się załamie, żeby to zanim to zrobiłem. Zanim mi się udało go znaleźć, także a jeśli macie to, podświetla Wam od razu kwadracikiem, że to jest ten przedmiot i na momencie go znajdujecie i to jest mega, mega pomocne przede wszystkim w handlu, tak jak mówię. No tak samo te wszystkie zakładki i tak dalej, myślę, że naprawdę warto się w to wyposażyć. No i tak naprawdę to jest wszystko. Chciałem Wam przede wszystkim pokazać, że jest coś takiego, jakie ma tam na szybko mniej więcej opcje i możliwości. Także jeśli film się podobał, jeśli pomogłem, no to oczywiście łapa w górę. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo po prostu każda subskrypcja motywuje mnie do kręcenia kolejnych filmów. No i oczywiście kanał wtedy się rozwija, ma większy zasięg, dociera do większej liczby odbiorców. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!